Cześć, Michał Koperec z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską. Tym razem szybka garść newsów z polskiego podwórka. 20 maja w Białymstoku odbędzie się kolejna gala grupy Knockout Promotions, której najważniejszymi wydarzeniami będą walki Kamila Szeremety i Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Szeremeta zmierzy się po raz drugi z Francuzem Nizarem Trimeshem, z którym dość szczęśliwie zremisował w listopadzie 2021 roku. To była naprawdę słaba walka w wykonaniu Kamila i jest teraz okazja do rehabilitacji. Generalnie zapowiada się tutaj ciekawe widowisko. Rywala dla Diablo póki co nie ogłoszono, ale nie należy się tutaj spodziewać, by był to ktoś super mocny. Raczej taka walka na podtrzymanie aktywności, no i sprawdzenie formy, a 41-letni Diablo zapowiada, że plany ma ambitne. W wywiadzie dla Sportowych Faktów Diablo rzekł tak: wciąż mam sportowe marzenia, choć zdobyłem wiele tytułów, to ciągle nie mam w kolekcji choćby pasa Mistrza Europy i to jest teraz moja główna motywacja. Przypomnę, że pas Mistrza Europy należy teraz do Michała Cieślaka. Dalej mówi Włodarczyk: ostatni wyczyn 37-letniego Łukasza Różańskiego pokazał, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń, a droga do sukcesów potrafi być bardzo kręta. Patrzę na innych zawodników i jestem przekonany, że jestem w stanie walczyć z najlepszymi. Jak na boks nie jestem aż tak stary, a poziom nie odstaje od czołowych zawodników. Jeśli zdobędę pas Mistrza Europy, to będzie bliżej do czegoś więcej, a mam ogromny apetyt na walkę o Mistrzostwo Świata. Tak jak słyszycie, Diablo zainspirowany historią Różańskiego nie odpuszcza, no ale tak realnie, na spokojnie rzecz biorąc, no to jeśli chodzi o mistrzowskie szanse, to chyba łatwiej jest Krzysztofa Włodarczyka wyobrazić sobie teraz w wadze bryżer, walczącego na przykład właśnie z Łukaszem Różańskim, no bo w Cruiser jest po prostu za dużo za mocnych i młodych zawodników, a w Białymstoku zaboksują ponadto jeszcze m.in. Janek Czerklewicz, Mateusz Tryc, Rafał Włóczecki i Mateusz Wojtasiński. Transmisja w TVP Sport. A 3 czerwca w Kątach Wrocławskich na ring powróci Mariusz Wach, były pretendent do mistrzowskich pasów Królewskiej Dywizji. Zmierzy się w 8-rundowym pojedynku z Pawłem Sowikiem, ale to raczej 8 rund nie potrwa. Walka będąca dla Wacha pierwszym występem od czasu porażki z Kevinem Lereną będzie główną atrakcją gali Max Liga Boxing Night numer 4. W walce Wacha z Sowikiem z przyczyn oczywistych raczej wielkiej dramaturgii między linami spodziewać się nie należy, no bo Wach jest tutaj murowanym faworytem, ale dla kibiców z Dolnego Śląska ta gala i ten występ, walka Wach kontra Sowik, będzie dobrą okazją, żeby zobaczyć w akcji naszego dwumetrowego wikinga, no a potem Mariusz pewnie znów wyruszy w daleki świat w jakąś zagraniczną wyprawę, by tam się bić za duże pieniądze. I na koniec jeszcze truskawka na torcie, moi drodzy, czyli walka Najman kontra Adamek, oczywiście w MMA. Tomek Adamek ostatnio w rozmowie z Piotrkiem Buczakiem z To Jest Boks oświadczył, że gotów jest wyjść do ringu, w zasadzie do klatki, bo chodzi tutaj o walkę na zasadach MMA z El Testosteronem, ale pod warunkiem, że pojedynek nie będzie dla nikogo okazją do zarobku, a ewentualne zyski zasiliłyby jakieś tam akcje charytatywne. No i Marcin Najman łaskawie warunki przyjął i oświadczył, tak, to jest taki wycinek z oświadczenia Marcina Najmana. Tomek Adamek, jesteś wielkim mistrzem boksu, ale otworzyłeś wrota do komnaty, w której boks ma tak naprawdę niewielkie znaczenie, tylko że ty sobie dzisiaj kompletnie nie zdajesz z tego sprawy, twoje kibice również. Bardzo się cieszę, że dałeś takie warunki, które wszystkie przyjął. No i żebyście zdali sobie sprawę, jak wielka jest to łaska ze strony wielkiego El Testo, że zgadza się walczyć z Tomkiem Adamkiem, to posłuchajcie, jaki mistrz WKO ma teraz aktualnie opcje. No, chyba takich opcji nie powstydziłby się nawet sam Saul Canelo Alvarez. I tą ankietą Marcina Najmana was żegnam. Buongiorno, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć wam, moi drodzy. Mam do was takie pytanie, jakbyście mogli w komentarzach napisać mi, co o tym sądzicie. Która z czterech potencjalnych walk, które mogłyby się ewentualnie odbyć, byłaby dla was no taka najfajniejsza, najciekawsza? Chodzi tutaj o moją walkę ze starą Gangreną, moją walkę z Koguciarzem, moją walkę z Adamkiem, czy moją walkę z Borkiem. Którą walkę byście chcieli najbardziej zobaczyć z tych czterech wymienionych? Dawajcie znać w komentarzach. Yo, we cantar esta canción, yo we cantar esta canción para mi gente.